Dobra, British Sound, firma Jojo. Mamy oczywiście in, out, zasilanie 9V lub bateria pod spodem. Korekcja low, niskie, średnie, wysokie częstotliwości. Czyli można powiedzieć ogólnie taka dosyć rozbudowana, jak na kostki. Poziom głośności całokształtu, przester i zagadkowa gałka o nazwie Voice. Zaraz się przekonamy, o co tutaj to chodzi z tym. Uwaga, czysty clean, dobre pojęcie. Czysty clean, uwaga, miałem z czystym cleanem. Teraz nieczysty przester. Dobra, mamy tutaj drive'a, dam na minimum. Można byłoby to grać w nieskończoność, naprawdę bardzo fajny, przyjemny dźwięk. Oczywiście za pomocą tej korekcji możemy naprawdę dużo brzmieni różnych ustawiać i tutaj myślę, że w tych moich filmikach nie ma sensu, żeby jakoś tutaj generalizować i opisywać, więc tutaj sprawdzam generalnie, jak to brzmi w takich standardowych ustawieniach, więc tu się dokładnie tak nie krytykujcie, że na przykład tylko pod kątem metalu testuję albo jakieś inne takie uwagi, bo właściwie naprawdę ciężko tutaj coś wszystko pokazać za pomocą tego jednego. No widzicie, ten voicing tutaj jakby dodaje dodatkowo, trudno nawet mi powiedzieć. Takich dodaję różnych takich jakby trochę przesteru plus jeszcze środka, to już ocencie sami, nie będę się wymądrzać, żeby się nikomu nie narażać. Jednak jeśli powiedzmy ustawimy sobie o te rzeczy bardziej tak, we'll be right back.
już ocencie sami, jak to, czy to się Wam podoba, czy nie. Według mnie całkiem fajne brzmienie, jakby zbliżone do takiego brytyjskiego rocka. Zresztą jak nazwa wskazuje. Ocencie sami, kupujcie sami. To tyle z mojej strony. Papatki.